Witajcie w kolejnym odcinku Moto Historii. Jak wspominałam poprzednio, dziś zajmiemy się pierwszym torem wyścigowym w historii sportów motorowych. Brooklands, pierwszy stały obiekt, na którym odbywały się wyścigi samochodowe. Wszystko zaczęło się na początku XX wieku. Wielu młodych kierowców próbowało swoich sił, ścigając się po drogach publicznych Wielkiej Brytanii. Pierwszy brytyjski kodeks ruchu drogowego z 1903 roku zakładał limit prędkości 20 mil, czyli 32 km na godzinę. W związku z tym z inicjatywy Hugh Fortescue Lockinga postanowiono zbudować tor wyścigowy. Brooklands zlokalizowany był w wiosce Weybridge na południowy zachód od Londynu, na terenach zwanych Brooklands od nazwiska 12-wiecznego szlachcica Roberta de Brooke'a. Tor był owalem, więc by pokonać całą pętlę wystarczyło przejechać dwa długie, wyprofilowane łuki – Members i Byfleet. Całkowita długość okrążenia wynosiła 4453 metry. Później wewnątrz pętli dobudowano prostą startową i kilka zakrętów, co otrzymało nazwę Campbell. Inauguracyjny wyścig odbył się 17 czerwca 1907 roku, w którym udział wzięła żona założyciela, Ethel Locking, która na automobilu Itala osiągnęła prędkość 90 mil na godzinę. 11 dni później na Brooklands zorganizowano pierwszy wyścig 24-godzinny. Podczas wszystkich przejazdów, jakie odbywały się na torze Brooklands, obowiązywały ściśle określone zasady. Jako że ścigano się tam w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wyprzedzanie dozwolone było jedynie z prawej strony, a po wyższej części Members i Byfleet mogli jeździć jedynie najszybsi kierowcy. W pierwszym okresie działalności toru opłata za możliwość jazdy wynosiła tyle, co średnia tygodniowa pensja typowego brytyjskiego pracownika. Dlatego tylko arystokraci mogli pozwolić sobie na tego typu rozrywkę. Poza tym, tylko oni posiadali w tamtych czasach samochody. Były to albo samodzielnie skonstruowane maszyny, albo samochody produkcji francuskiej, które stanowiły połowę rynku motoryzacyjnego. Co ciekawe, szybsze okazywały się brytyjskie konstrukcje domowej roboty. Działalność Brooklands została przerwana przez I wojnę światową. Samochody wróciły na tor dopiero w latach 20. W 1926 roku znany z bicia rekordów prędkości na lądzie i wodzie Sir Henry Seagrave zorganizował na Brooklands pierwsze w historii Grand Prix Wielkiej Brytanii, którego zwycięzcą został Francuz Louis Wagner. Na Brooklands Grand Prix Wielkiej Brytanii rozegrano jeszcze tylko rok później, a przez kolejne lata tor gościł mniej prestiżowe zawody. Wraz z nadejściem II wojny światowej obok toru powstała fabryka wojskowych samolotów, a sam tor został zbombardowany. W 1946 roku firma Vickers Armstrong przejęła Brooklands. Jeden z łuków został zburzony, by pilotom nowych samolotów łatwiej było wznieść się w powietrze. Od tego czasu tor zaczął popadać w ruinę aż do 1987 roku, kiedy powołano do życia Muzeum Motoryzacji Brooklands. W 2004 roku pozostałości toru Brooklands wykupił koncern Mercedes-Benz, który wybudował obok nowy tor testowy, łącząc go z pozostałymi fragmentami oryginalnej nitki. W obiekt nadal inwestowane są ogromne pieniądze związane z pracami konserwacyjnymi. Odbywają się na nim także testy nowych modeli aut oraz imprezy oldtimerów. Historia toru Brooklands ma też swój polski akcent. Nazwa Chitty Bang Bang wam coś mówi? Rozwinę temat w kolejnym odcinku, a tymczasem zachęcam do klikania łapek w górę i subskrybowania kanału. Do zobaczenia!